Chciałbym, drogie siostry i drodzy bracia, wyrazić wam wdzięczność za to, że mimo moich ułomności z wypowiedzią ciągle przychodzicie i chcecie mnie słuchać. Dziękuję wam bardzo serdecznie. To podnosi mnie na duchu. Po drugie, dziękuję wam bardzo serdecznie za modlitwy, które za mną zanosicie. Wy, jak również wielu ludzi z całego świata i pisze, i dzwoni, że zapewniając, że trwają w modlitwie o mój stan zdrowia. Należy się wam krótkie wyjaśnienie, co się dzieje. Przez długi czas obciążałem moją protezę. Tymczasem okazuje się, że jest absolutnie niewinna, bo szczegółowe badania specjalistów wskazały, że to nie proteza, a w którymś momencie nastąpił wylew krwi do mózgu i zablokował czy ograniczył nerw odpowiedzialny za narząd mowy. I stąd ta moja przywara. No cóż, lekarz powiedział, że na to sposobu nie ma. Że trzeba się już z tym pogodzić. Więc biorę lekcje, uczę się mówić. Uczęszczam na spotkania z logopedą i uczy mnie, jak się wymawia R, jak się wymawia S, Z i tak dalej, i tak dalej. Nigdy sobie nie zdawałem sprawy, że mam taki kołkowaty język, który nie może wszystkiego wypowiedzieć, co bym chciał. No ale dzięki łasce Bożej, że jest jak jest. Bo powiedział mi, że mogłoby być zdecydowanie gorzej. Zresztą wiemy, co czynią, jakie spustoszenie w zdrowiu czynią wylewy. Ja poza tym, że mam problem z wymową, może to i dobrze, bo wielomówstwo nigdy nie jest bez grzechu, może to więc i dobrze, mam problem z komunikacją i mówię tylko tyle, ile trzeba. No i mam nadzieję, że jeśli Bóg będzie chciał, a odnoszę wrażenie, że już jest z górki, że mówię już zdecydowanie więcej, a wy osądźcie sami, lepiej, a wy osądźcie sami, niż mówiłem wcześniej. W każdym razie bardzo wam serdecznie dziękuję za te wyrazy sympatii, miłości i zapewnienie modlitwy. Proszę, czyńcie to nadal, aby Pan sam decydował, jak to ma być z moją wymową. Będziemy dzisiaj kontynuować temat, jakim jest przekleństwo. Pamiętajcie wczoraj, że kiedy mówimy o przekleństwie, to mówimy o jednej stronie medalu, bo oprócz przekleństwa jest i błogosławieństwo. Ale do błogosławieństwa, dziedziczenia błogosławieństwa przejdziemy w którymś następnym etapie, w innym momencie. Teraz się zastanawiamy nad powodami przekleństwa, dziedziczenia przekleństwa. Sami wiecie, że nikt z nas nie jest pojedynczą, wyizolowaną istotą. Jesteśmy częścią większości, jakiejś rodziny, jakiegoś zbiorowiska. Dlatego Bóg, kiedy mówi o Jakubie, bardzo często wspomina i Abrahama. A ja jestem Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. A więc nie mówi, że
jest tylko Bogiem Jakuba, nie wyizolowuje go, ale jak gdyby wiąże go z pozostałymi członkami rodziny. To dowodzi, że od naszych dziadów, pradziadów idzie za nami albo błogosławieństwo, o którym będziemy mówić, albo przekleństwo, które rozważamy. I jak pamiętacie, 3 tygodnie temu, bo przez 2 tygodnie nie mówiłem, zastanawialiśmy się nad jedną z przyczyn przekleństwa. A tą przyczyną jest antysemityzm. I po nabożeństwie podszedł do mnie brat Stanisław Wel Tadeusz, stwierdzając, że ma pod tym względem w nawiązaniu do tego tematu jakieś swoje doświadczenie, przeżycie, świadectwo. I że chciałby się tym podzielić, ponieważ nie mogłem tego umożliwić mu tego ani w następny tydzień, ani za 2 tygodnie, bo nie usługiwałem. Umówiliśmy się, że dzisiaj na wstępie go o to poproszę. A więc bracie Stanisławie, czy bracie Tadeuszu, jak chcesz, zapraszam cię, żebyś podzielił się swoim świadectwem. Bracia, siostry, tego w biuletynie nie było. Kiedy my rozmawiali z bratem pastorem, ja mu mówił, bo mnie Słowo Boże bardzo poruszyło właśnie przed 3 tygodniami i mówię, że coś bym miał do powiedzenia, jakby była możliwość. I nadarzyła się ta możliwość. Jak słuchałem tego wykładu, to no wiecie, pewne rzeczy od dzieciństwa mi bardzo wyraźnie się przedstawiły, z którymi się nigdy nie dzieliłem. Może z niektórymi tylko starszymi braćmi kiedyś w przeszłości, ale tak ogólnie nie. I może to komuś też pomoże w życiu, co mnie się przydarzyło. Tu było zacytowane, że wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy. Pan Jezus, chodząc po ziemi, głosił dobrą nowinę o Królestwie Bożym. A to Królestwo Boże to jest coś, co my to nie możemy za bardzo aż tak pojąć naszymi myślami, bo to jest coś wspaniałego. Jeśli można by tak powiedzieć, to jest coś, co poniekąd jest tylko częściowo objawione. Powiem tak, że jestem 7. synem w mojej rodzinie urodzonej, gdzie się urodziłem. Za mną się jeszcze urodziło 3 moich braci, było nas 11. Dzisiaj nas żyje tylko 3. I dzieciństwo należało do matki, jak to się mówi, do matki. Matka wychowywała, dbała w tych trudnych czasach, strasznie trudnych. Jak ja sobie przypominam, to dzisiaj by chyba te dzieci wszystkie wzięli do przytułku, bo powiedzieli, to niezgodne, to niezgodne, to niezgodne, a bakterie, a wszystko i tak dalej. Ale dzięki Bogu jakoś to zdrowie mamy. Po wychowaniu gdzieś 4 czy 5 lat mama brała i do babci chłopca na wychowanie. Bo następny już znowu był w kolejce, czy tam się spodziewała go. U babci było bardzo dobrze, bo babcia była wierzącą i jak się z wnukami mogła domówić, jako się domówiła, to się domówiła, ale im siała dobre nasienie. Od raju, od Adama, przez Biblię, to wszystko było siane przez te babcie w prostym języku. I ja byłem tam jako dzieciak, który może nie umiał jeszcze czytać, czy za bardzo mówić. Mnie to bardzo interesowało. Te wszystkie przeżycia, nawet niektóre
pytaniach i dał, co tu nie będę wypowiadał. I ona mi też wytłumaczyła. I to, co ta babcia siała do tego młodego serca, to wszystko zostało. I tak to życie się toczyło. Natomiast przyszedł taki czas, przyszedł sąsiad jeden do moich rodziców i mówi: wy macie dużo chłopców, ja potrzebuję takiego jednego za pastucha. No wiecie, jak to było dawniej. Bo pasterz to ja liczę biblijny pasterz, którzy od początku byli pasterze, jak Abraham i wszyscy nasi przodkowie. A pastuch to był taki na posyłki, na wszystkie załatwienia. No i ojcowie mówili: dobra, no to niech idzie. Rok tam trzeba było być. Na wiosnę, wczesną wiosnę mnie tam posłali. I nie było tam najgorzej, tylko o Słowie Bożym tam nic nie było mówione. Wiecie, to, co było pierwsze zasiane, to zostało w sercu, ale przyszło z drugiego kanału. Jako pastuch, to co tam było trzeba zrobić wieczorem, światła nie było. To się zgromadzili ludzie, starsi, młodsi, całkiem starsi, i opowiadali swoje dzieła codzienne. A ja jako chłopiec mały, to tam w rogu gdzieś po cichu siedział, bo też miałem ucho na to nastawione, bo to było coś innego znowu, to co babcia moja głosiła. Zupełnie co innego. I ja się tego tak nasłuchałem, że w nocy niekiedy się mi to śniło. To były straszne rzeczy. Ja ich tu nie będę powtarzał. Od czarów, gusłów, przekleństw, wyrządzanie ludziom krzywdy, szkody w bydle, w czymkolwiek. I ja tego nie chcę posłuchać, powtarzać. I tak się tego nasłuchałem. No i czas się skończył, poszedłem do domu. Ale tak była. Jedne wiadomości były jako u małego chłopca i drugie wiadomości były. Te były dobre, o Bogu, o wszystkich dobrych rzeczach, a tamte o wszystkich diabelskich sprawach, co ja się nasłuchałem. I to się skończyło. Poszedłem do szkoły, skończyłem szkołę, potem zawodowo w Ustroniu. Jeden pan mnie wziął, ja to bardzo w skrócie chcę powiedzieć, bo to nie chcę rozszerzać. Jeden pan mnie wziął do Katowic, do takiego wielkiego warsztatu samochodowego, do pracy. I przyjeżdżałem raz w tygodniu do domu. Pociąg chodził, taki pociąg Katowice przez Pawłowice, wtedy się jeździło. Za 10:10 wieczorem zawsze był we Wiśle. No ale o tej porze, w ogóle jeszcze wtedy autobusy nie chodziły. Więc ja o tej 10 godzinie tych 8-9 kilometrów do domu piechotką się szło. No raz był piękny, księżyc świecił, raz lało, raz było ciemno i ludzie nie szli, no sam chodziłem. I wiecie, co się przydarzyło? Nad skocznią zaraz tam był most przez rzekę. On tam dalej jest, ale jest nowoczesny. Jak ja przychodziłem, to było tak przed 11:00. Przed ten most, to się mi wszystkie te rzeczy przypomniały, co tam ci ludzie opowiadali. Wszystko, tak jakby ktoś szedł za mną i powiedział. Niekiedy tak się jeszcze oglądnął, czy kto nie idzie, bo takie jakby jakieś stwory szły. Tak strach strasznie brał, bo wszystko to się mi przypomniało, co się tam objawiało od tego przeciwnika, co ci ludzie opowiadali, co tam kupowali i tak dalej. Straszne rzeczy. No, niekiedy chciałem przyspieszyć kroku przez ten most, albo potem uciec, jakby się coś pokazało, ale jakoś się to udawało. Natomiast 2 kilometry dalej za tym mostem była druga taka oaza, o której też było opowiadane, co się tam wszystko pokazywało w nocy. No znowu tak te ciarki po plecach, no już nie wiem, co z czapką się robiło, tylko się przyciągło czapkę, jakby trzeba było uciekać. No bo to ja jeszcze też nie byłem taki wyrośnięty. No ale
jakoś to wszystko przechodziło. Nic mnie, ja nic nie widziałem nigdy, tylko strach był okropny. A w domu nic nie powiedziałem. No w niedzielę z powrotem się jechało. I tak to trwało tydzień za tydniem, kilka lat tak jeździłem. I w każdą sobotę przez ten most, przez te rzeczy musiałem przechodzić. I to dzisiaj, po czasie widzę, że Pan Bóg siał dobre nasienie przez babcię. A przyszedł przeciwnik i też nasiał do tego dobrego nasienia. I potem to odtwarzało się, odtwarzało. Ten strach był. Ja w pewnym czasie potem się z kimś podzieliłem i potem zrezygnowałem z pracy. Praca się znalazła bliżej i już tymi wieczorami się nie chodziło. I to tak ucichło. Ale od czasu do czasu się w towarzystwie człowiek znalazł takich czy innych ludzi. I znowu to tam zabłysło, te rozmaite trudne sprawy. Starałem się nie brać w tym udziału, ale potem było takie przebudzenie w Malince i jakoś to wszystko zostało za mną. Dzięki Bogu dzisiaj mnie to nie straszy, ale chciałem to przed wami powiedzieć, że tak jako dziecko w takich rzeczy się człowiek wplątał, w takie opowiadanie i był chłonny tego słuchać, a to nic dobrego nie przynosiło. I też jestem wdzięczny Bogu, że zostałem z tego uwolniony. Ja tam przez ten most tam dzisiaj dalej jeżdżę i chodzę, a już nie w takim strachu, całkiem spokojnie i bez strachu. Natomiast przeciwnik nie zostawia człowieka wierzącego. On będzie dalej szukał zaczepki. Jak rozmawiałem z pastorem, że za 3 tygodnie to będzie, to w międzyczasie obudziłem się o północy, 12:30 było. Trzeźwy, obudzony tak. Mnie tak strach zabrał na tym łóżku, że usiadłem i nie wiedziałem, co dalej zrobić, ale sobie wspomniałem, że mi ktoś kiedyś radził z wierzących, że jak przeciwnik przyjdzie, a będzie cię straszył, to sobie zaśpiewaj, o ta krew, ta droga krew, co ucisza Boży gniew, strzeże mnie i w ciemną noc tej drogiej krwi. Ja sobie to wspomniałem na te łóżku i 2 razy sobie tak w takim cichym głosem zaśpiewałem, ucichło wszystko, spałem do rana, ale na 2 dzień, jak przeszedł ten dzień, to myślę, no, jak się zaś to powtórzy, jako to będzie. I tak to Bogu powierzyłem. I o tej samej godzinie, o tej samej porze się znowu obudziłem, ale zupełnie w takim spokoju, w ciszy, w rozwiązaniu. Także widzę, że przeciwnik o duszę się będzie do końca walczył, aby z tej wąskiej drogi sprowadzić, aby zatracić. To jest jego robota. I nowoczesne sidła zakłada na nas wierzących, żeby nas sprowadzić. To jest takie moje z dzieciństwa, wiecie, ja tego nigdy nikomu nie mówiłem, bo trochę się wstydziłem, bo to chłop, a boi się, a to, a tamto. Moi drodzy, czego się trzeba bać, to się trzeba bać, a z czego się trzeba radować, to się trzeba radować. Chrystus Pan ma o nas staranie. Będzie miał do ostatka, jeśli będziemy wiernie iść za Nim. To nikogo nie zostawi. Powiedział tak w jednym miejscu, że On przyszedł do tych, co się źle mają, aby ich wybawić, aby ich podźwignąć, aby ich wyleczyć. I to była Jego praca w tym wszystkim. Ja więcej nie chcę nic mówić. Jestem raczej wdzięczny, że mogłem, jeśli to komuś posłuży, to niech was Bóg błogosławi. W każdym razie
Bóg, nasz Bóg ma wszelkie staranie o nas, jeśli się mu damy prowadzić. Ma staranie, naprawdę ma. Niech was Bóg błogosławi wszystkich. Amen. Wielu z nas by się pod nim podpisało, że mieliśmy w przeszłości, a może nawet mamy podobne doświadczenia. I w którymś momencie będziemy się modlić, aby te właśnie wspomnienia przeszłości, te doświadczenia przeszłości zostały przerwane. Bo to są, tak jak słyszeliśmy, ataki nieprzyjaciela. Dobra, mówiliśmy o antysemityzmie, że to jest jeden z powodów tego przekleństwa, które idzie dziedzicznie do trzeciego pokolenia. Nikt z nas nie wie, jaka była postawa naszych dziadów, a może nawet i ojców, jaki był ich stosunek do Żydów. Dlatego myślę, że czy wiemy, czy nie wiemy, dobrze było, abyśmy też to przed Panem w jakiś sposób uregulowali. Po tamtym wtorku podeszła do mnie pewna siostra i mówi: wiesz, bracie, no nigdy nie myślałam, że antysemityzm mojego ojca, a on był antysemitą, może mieć jakiś wpływ na mnie. Wyznałam to Bogu, prosiłam o przebaczenie, o przerwanie i mówi: teraz oddycham pełną piersią. Dzisiaj będziemy mówić o drugiej przyczynie, a tą drugą przyczyną jest obrzucanie, rzucanie klątw na naszych przodków albo na nas. Bo na naszych dziadów ktoś mógł rzucać przekleństwa, na ojców naszych. I tak jak mówiłem, my nie jesteśmy wyizolowani, my jesteśmy cząstką rodziny i to, co zostało rzucone na nasze rodziny, jednocześnie my staliśmy się tego spadkobiercami. Wiem, kochani, że to nie wypada w XXI wieku o czymś takim mówić. W wieku komputerów, w wieku rozwoju cywilizacji mówić o jakichś przekleństwach, to jest narażać się w czymś pojęciu na człowieka średniowiecza, niedorozwiniętego. A więc człowieka, który żyje w przeszłych epokach. Bo tak jak powiedziałem, w XVII wieku pod wpływem filozofii oświecenia zostało odrzucone wszystko, czego rozum nie potrafi udowodnić. Racjo, rozum, mózg. Jeśli rozumem czegoś nie wyjaśnimy, to znaczy, że tego nie ma. I dlatego odrzuca się istnienie Boga, bo Boga nikt nigdy nie widział. Nie możemy go pojąć rozumem, dlatego odrzuca się powoli, systematycznie istnienie Boga. Zauważcie, no może moje pokolenie już tego nie doświadczy, ale wy młodzi prawdopodobnie tego doświadczycie. Już niebawem nie będzie się mówić o narodzeniu Pana Jezusa. O świętym Mikołaju tak. No bo narodzenie Pana Jezusa kieruje nasze myśli w stronę Boga. Nie będzie się mówić o śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, no bo to kieruje naszą uwagę na Boga. Będzie się mówić o lanym poniedziałku, będzie się mówić o innych towarzyszących tym świętom pogańskim zwyczajom, a wszystko po to, żeby wyrugować nakierowanie na Boga. I dlatego też od XVII wieku wszystko, czego rozum zrozumieć nie może, traktowane jest jako fanatyzm, traktowane jest jako nieudowodnione przez naukę, tylko to, co nauka, rozum, szkiełko mędrca potrafi
udowodnić, w to się przyjmuje i w to się wierzy. I w związku z tym tak łatwo przyjęto teorię ewolucji. No bo trzeba było czymś zastąpić naukę o stworzeniu człowieka. Skoro nie Bóg, no to się pojawiła w tym momencie małpa czworokształtna i oto tak łatwo się dzisiaj wierzy w ewolucję. To jest diabelskie wypieranie Boga jako stwórcę. I dzisiaj mówienie o tym, że przekleństwa mają moc, to jest narażanie się na ośmieszanie. Ale kochani, ja się tego nie obawiam i wy się tego nie obawiajcie, bo my polegamy na tym, co mówi Biblia. Nie na tym, co mówią filozofowie, co mówi nauka, co jest modne, tylko na tym, co mówi Biblia. Bo Biblia jest jedyną księgą natchnioną przez Boga i wszystko, co w niej jest zapisane, jest prawdą. A jeśli chodzi o Biblię, to wyobraźcie sobie, aż 125 razy mówi ona na temat możliwości dziedziczenia przekleństw. Pamiętajcie, mówimy cały czas o przekleństwach, o błogosławieństwach w innym terminie. Jeśli chodzi o przekleństwa, 125 razy mówi ona o tym, że można być biorcą, spadkobiercą przekleństw. I jeśli chodzi o Biblię, to kochani, w czwartej Księdze Mojżeszowej, w 22 i w 23 rozdziale spotykamy dwóch ciekawych jegomości. Jeden z nich nazywał się Balak, a drugi z nich nazywał się Bileam. Już sam fakt, że Biblia poświęca temu wydarzeniu aż dwa rozdziały, o czymś świadczy. Gdyby to była rzecz bzdurna, gdyby to była rzecz drugorzędna, to Biblia by ją prawdopodobnie skwitowała jednym zdaniem, jednym wersetem. Ale skoro poświęca jej Duch Święty temu zagadnieniu, Duch Święty poświęca aż dwa rozdziały, 22 i 23, czwartej Księgi Mojżeszowej, to oznacza, że jest to coś wymagającego przemyślenia i zastanowienia się. A więc tak jak powiedziałem, w tym 22 rozdziale i 23 rozdziale spotykamy Balaka i Bileama. Kim był Balak? Balak był królem Midianitów. A skąd się wywodzili Midianici? To jest godne podkreślenia. Midianici, kochani, to byli potomkowie Abrahama. Nie wiem, czy kiedykolwiek to zauważyliście. Pierwsza Księga Mojżeszowa, tam gdzie jest mowa o tym, że po śmierci Sary, to jest pierwsza Księga Mojżeszowa, 25 rozdział, a jednak drugi wiersz. Po śmierci Sary Abraham ożenił się po raz drugi z Keturą. Takie było imię tej jego drugiej żony. I z tą Keturą Abraham miał kilkoro synów, a jednym z nich był Midian. A więc Ketura urodziła Abrahamowi między innymi Midiana. I ten właśnie syn Abrahama dał początek całemu plemieniu Midianitów.
Jak pamiętacie zapewne, to właśnie wśród Midianitów pochodzących od Abrahama skrył się swego czasu kto? Mojżesz. Uciekając przed Faraonem, znalazł się wśród Midianitów i oni dali mu schronienie. Mało. Mojżesz ożenił się nawet z córką kapłana Midianitów, Syporą. A więc, no, chciałoby się powiedzieć, syn Abrahama, synowie Abrahama. Bo tak jak Izak był synem Abrahama, z Sary, tak Midianita był synem Abrahama, tylko z innej matki, z Ketury. Kim był Bileam? No, Bileam to jest postać trochę zagadkowa, bo różnie go traktują. Niektórzy uważają go za proroka. No, z tym, że on, można by było powiedzieć, był poganinem, bo on nie należał do Izraela. On mieszkał w zupełnie innym miejscu, a jednak no, prorokował, przypowiadał proroctwa. Dlatego niektórzy go uważają za proroka. Twierdząc, że nawet poganom Bóg się objawią i w miłosierdziu swoim objawią im pewne rzeczy, choć byli poganami. Inni mówią, że to był jakiś znachor, że to był ktoś, jakiś szaman w dzisiejszym pojęciu, a więc był człowiekiem, którego autorytet uznawali. Wiecie, że nawet w Nowym Testamencie tacy ludzie byli. Choćby Szymon Czarnoksiężnik. Mówiono o nim, że to jest wielka moc Boża. A w zasadzie to był czarnoksiężnik. A więc posługujący się różnego rodzaju sztuczkami pogańskimi, albo inaczej mówiąc, no, posługujący się sztuczkami demonicznymi. A więc kim tam naprawdę był Bileam, tego dokładnie nie wiemy. I oto, gdy Izrael nadciągnął i znalazł się na polach moabskich, a więc po drugiej stronie Jordanu, Balak, zauważywszy potęgę Izraela, zanim wyruszył, by walczyć z Izraelem, posłał posłańców po Bileama. Po co? Po to, żeby Bileam przyszedł i przeklinał kogo? Izraela. Bo powiedział tak oto, kogo ty przeklniesz, jest przeklęty, a kogo błogosławisz, jest błogosławiony. I teraz, kochani, zastanawiam się nad tym. Gdyby przekleństwo było fikcją, gdyby przekleństwo było, powiedzmy, baśnią, czy Bóg zwracałby na to uwagę, że Bileam będzie przeklinał? Skoro to nic nie ma żadnego znaczenia, Bóg by machnął na to ręką, puściłby to płazem. Tymczasem, gdy Bileam został poproszony o to, aby przeklinać Izraela, przyjechało poselstwo do niego od króla Balaka, mówiąc, przyjdź i przeklinaj. Bileam powiedział, dobrze, prześpijmy tę noc, ja będę pytał Boga i co mi Bóg powie, to ja wam odpowiem, to ja to zrobię. I pamiętacie, tej nocy Bóg się mu objawił i Bóg mu powiedział, nie czyń tego, nie czyń tego. A więc Bóg interweniuje. Chce powstrzymać Bileama przed tym, żeby nie przeklinał. Jeszcze raz powiadam, gdyby przekleństwo nie miało żadnej wagi, nie odgrywało żadnej roli, Bóg by powiedział, a przeklinaj sobie ile chcesz,
zedrzyj sobie gardło. To nie ma żadnego znaczenia. Tymczasem Bóg interweniuje. Następnym, kiedy Bilam oświadczył, że Bóg powiedział mu, by tego nie robił, posłańcy się udali do Balaka i Balak przysyła inną delegację na wyższym szczeblu i obiecuje mu sowitą zapłatę. I teraz pomyślcie, co powinien zrobić Bilam? Jak powinien postąpić Bilam? Bilam powinien postąpić według tego, co mu Bóg powiedział. Bóg mi powiedział, że nie, to nie. Nie ma o czym dyskutować. Powiedziałem, że nie piję i nie piję. Nie ma o czym dyskutować, prawda? Tymczasem, zostańcie na noc i ja jeszcze będę pytał Boga. Co to jest? To jest kuszenie Boga. Jeśli wiemy, jaka jest wola Boża, a mimo to chcemy naciągać Boga na zgodę, to co to jest? To jest kuszenie Boga. To jest kuszenie Boga. I jak zareagował Bóg? Bóg powiedział, no cóż miał Bóg zrobić, skoro ten głupkowaty człowiek się uparł, że on jednak by chciał, z tego by wynikało. No to idź. Ale nie wolno ci mówić niczego, na co ci nie pozwolę. I widzicie, z tego dla mnie wynika taki wniosek. Nie wolno na Bogu wymuszać naszej woli, naszego zdania, naszego chcenia. Bo Bóg może w pewnym momencie usunąć cię na bok. Chcesz? Rób! Ale ty poniesiesz tego konsekwencje. I w tym momencie Bilam, no postanawia iść. Ale gdy idzie, już po okolicznościach mógł się zorientować, że Boga w tym nie ma. Obserwujmy, co się wokół nas dzieje. Obserwujmy, co się z nami dzieje. I potem też możemy poznawać, jaka jest wola Boża. Bo każdy, kto czyta Biblię, pamięta, że Bilam wsiadł na oślicę i jedzie na tej oślicy. A ta oślica w pewnym momencie schodzi z drogi w jedną stronę, przyciska mu nogę, potem w drugą stronę i znowu mu jakiś płot przyciska nogę, a on bije to biedne zwierzę, bije je, a w końcu oślica przemawia do niego ludzkim głosem. Dlaczego mnie bijesz? No bo nie idziesz tam, dokąd ja chcę, abyś szła. I ona wtedy tłumaczy, bo anioł pański stanął na drodze. I on zrozumiał, że Bóg jest przeciwko temu. Że to nie jest zgodne z wolą Bożą. Ale popatrzcie, jaka jest natura człowieka. Mimo iż wiedział, że Boga w tym jego działaniu nie ma, idzie dalej. No i wreszcie wiecie, co się dzieje. Z trzech miejsc próbuje przeklinać Izraela, ale Bóg mu na to nie pozwala. Zdumiewające, że za ogromne bogactwo, któremu Balak obiecał, chciał przekląć Izraela, ale Bóg tak zdziałał, to jest cudowne, że te przekleństwa w ustach Balaka zamieniały się w błogosławieństwo. I znowu moje pytanie jest następującej treści. Gdyby faktycznie, bo przekleństwo nie miało żadnego znaczenia, to czyż Bóg by się tak posunął daleko z interwencją, że zatrzymywałby oślicę, że nie pozwalałby iść oślicy dalej i że wreszcie zamieniałby język Bilama
z przeklinania w błogosławieństwo. A skoro Bóg tak dalece interweniował, to mi mówi, że w przekleństwie jest jakaś moc, że to, czym przeklinamy, że to spada na tych, których przeklinamy. Powiecie, no ale to było w Starym Testamencie. A czy nigdy się nie doczytaliście, o czym mówi apostoł Paweł do zboru w Rzymie? Do zboru w Rzymie w rozdziale 12 apostoł Paweł pisze tak. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. To nie jest Stary Testament. To nie jest Stary Testament umiłowani. To jest Nowy Testament. I do kogo pisze Paweł to napomnienie? Do wierzących w Rzymie. O tym możecie czytać w pierwszym rozdziale listu do Rzymian. Do wierzących w Rzymie. Do wierzących, których wiara słynie na cały świat. I oto Paweł zabrania im wypowiadania przekleństw. Taki był zwyczaj w pogańskich narodach, w pogańskich religiach, że się przeklinało przeciwników, wrogów, nieprzyjaznych ludzi. A Paweł mówi, nie czyńcie tego. Zamiast tego błogosławcie. Popatrzmy zresztą na pierwszego męczennika, jakim był Szczepan. Przecież można zrobić komuś większą krzywdę, niż go kamionować. A jego kamionowano, jak mówi 7 rozdział Dziejów Apostolskich. Ale Szczepan nie wypowiedział ani jednego zdania przekleństwa. Obyście szczerzyli, obyście nogi połamali, oby was to samo spotkało. Nie, nie, on się o tych ludzi, jakżeż mu nieżyczliwych, modli. A nasz Pan, śmierć którego będziemy niebawem wspominać, tłum wył z nienawiści pod krzyżem. Tłum złorzeczył mu, przeklinał go, a on, wisząc osamotniony na krzyżu, bezradny, nie wypowiedział ani jednego słowa przekleństwa. Ale co robił? Modląc się w ten sposób błogosławił. A więc powtarzam raz jeszcze, że przekleństwo to nie jest coś, co może być tak sobie odrzucone i nie odnosi ono żadnego skutku. Ja wiem, że w tym momencie możecie się czuć trochę zaniepokojeni i możecie sobie zadawać pytania. No dobrze, ale przecież ja nie wiem, czy mojego pradziada ktoś przeklinał, czy nie. Ja nie wiem, czy mnie ktoś przeklina, czy nie. Ja tego nie wiem. Więc odpowiedź moja jest taka. Zresztą wynika ona z tego samego rozdziału, z 5 Księgi Mojżeszowej. 5 Księga Mojżeszowa, 23 rozdział. Zapamiętajcie sobie to miejsce, bo ono jest bardzo ważne. Kiedy Bileam przeklinać chce Izraela, Bóg do tego nie dopuszcza. I popatrzcie, do jakiego wniosku doszedł ten pogański prorok, czy kim tam on był. Doszedł oto do takiego wniosku, gdyż zaklęcie nie ma mocy nad Jakubem, ani czary nad Izraelem. A więc on chciał w pewnym momencie przeklinać, ale to nie działało. Ale to nie było skuteczne. Dlaczego? Bo Izrael był pod ochroną, był pod osłoną Boga. Był osłonięty, ochraniany przez Boga.
I jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy osłonięci Bożą łaską, osłonięci świętą krwią Jezusa. I to nie ma na nas wpływu. To jeśli my o tym nie wiemy, bo inaczej sprawa się przez... No Izrael nie wiedział o tym, co się tam dzieje na drugiej górze, gdzie, powiedzmy sobie, Bileam usiłuje ich przeklinać. Oni o tym nie wiedzieli. A skoro o tym nie wiedzieli, to Bóg brał jak gdyby na siebie odpowiedzialność za ochronę. I tak to jest. Tak to jest. Biblia o czymś takim mówi. Tak, Biblia o tym mówi, że jeśli jeden choćby członek w rodzinie jest wierzący, to Bóg osłania jak gdyby całą tę rodzinę. Tak jest napisane w liście do Koryntian. Jeśli mąż jest wierzący, to ta osłona rozciąga się na całą rodzinę. I tu osłona Boga rozciągała się na całego Izraela. Inaczej sprawa się ma, jeśli my o tym wiemy. Jeśli my o tym wiemy, to musimy zająć już inną postawę. Jako? Musimy zająć inną postawę. Jeśli wiemy, że ktoś tam przeklinał naszych przodków, tym bardziej, jeśli oni dali powód do tego. Jeśli mój dziad albo mój ojciec dał przyczynę do tego, aby ktoś go przeklinał, a załóżmy za krzywdy, które on uczynił sąsiadom innym i że został za to, powiedzmy, przeklęty albo mu złorzeczono i ja o tym wiem, to coś muszę z tym faktem zrobić. Nie mogę pozamiatać tego pod dywan. Skoro mój ojciec się z tym nie uporał, nie wyznał tego, nie przerwał tego, nie prosił Boga o oczyszczenie, to prawem dziedziczności przeszło to na mnie. I w tej sytuacji ktoś się musi znaleźć mądry. Kto? Ten, kto o tym wie. Ten, kto się o tym dowiedział. I w tej sytuacji, jeśli syn wie, że na przykład ojciec kogoś skrzywdził, że ojciec komuś zrobił krzywdę, a ten ktoś, komu zrobił krzywdę, przeklinał mojego ojca. I ja o tym wiem, że ojciec nic z tym nie zrobił, zostawił to tak. No to ja muszę coś z tym zrobić. Co mam zrobić? Odciąć się od tego. Prosić Pana o przebaczenie, o przykrycie, o osłonę. Prosić Pana o to, aby przekleństwo dziedziczności nie przeszło na mnie. Ale o tym będziemy mówić w odpowiednim momencie, kiedy będziemy modlić się o przerwanie przekleństw. W każdym razie, zbliżając się ze względu między innymi na czas, na temat przekazywania przekleństw. Dobrze by było, gdybyście oprócz tego, że będziecie myśleć o Bileamie i Balachu, myśleli też o wzmiankowanym już tutaj Noem. Przecież Noe przeklął swojego syna Hama. I to przekleństwo rzucone przez czcigodnego Noego na syna Hama, przeszło potem na Kusza, a z Kusza przeszło na Nimroda. A Nimrod jest uważany za największego odstępcę. Stał się w pewnym momencie Bogiem w oczach ludzi. I mówi się, że to od niego rozpoczęło się bałwochwalstwo. Że on był tym pierwszym, który zajął pozycję Boga. Ja o tym mówiłem kiedyś w miarę dokładnie. Nie zamierzam się więc powtarzać.
A więc Noe przeklął swojego syna Chama. Ważne jest więc, ojcowie, abyście zważali, co mówicie pod adresem waszych dzieci. Jeśli mówimy, ty nieudaczniku, ty łajzo, ty taki, ty owaki, no to jak gdyby otwieramy diabłu drzwi, aby realizował to w życiu naszych synów czy córek. A więc w zależności od tego, mało, jeśli nie musimy nic mówić, ale możemy postępować niegodziwie. Jeśli dzieci widzą, że ojcowie przychodzą co drugi dzień pijani, no to jak gdyby siłą rzeczy otwierają drzwi swoim postępowaniem do swoich dzieci. Jeśli żony zdradzają swoich mężów, a dzieci to widzą i są tego świadome, to siłą rzeczy przechodzi to przekleństwo dziedzicznie na potomstwo. A więc prześledźcie to wydarzenie Noego z Chamem. Dalej, prześledźcie wydarzenie Jozuego i Jerycha. Pamiętacie, Jozue chciał zdobyć Jerycho. Jerycho mu się nie poddało. I wtedy Jozue przeklął Jerycho. Powiedział, że ktokolwiek by cię chciał w przyszłości odbudować, to musi na śmierci swojego syna to zrobić. A więc najpierw syn budowniczego musi umrzeć, a dopiero na jego kościach Jerycho ma być odbudowany. I patrzcie, dokładnie tak się stało. Jeśli chcecie wiedzieć, gdzie to jest zapisane, podaję. Jozue przeklina Jerycho w 6 rozdziale, w 26 wierszu. A w pierwszej Księdze Królewskiej, w 16 rozdziale, w 34 wierszu, dokładnie tak się stało. Budowniczy Jerycha, jeszcze raz, pierwsza Księga Królewska, 16 rozdział, 34 wiersz. Dokładnie tak się stało. Ktoś podjął myśl, aby odbudować Jerycho. A więc to był, takich zwyczajów nie było. No ale to przekleństwo zadziałało. A Biram musiał umrzeć i dopiero na jego grobie, czy jego śmierci, Jerycho zostało odbudowane. Idąc dalej, Elizeusz i Giezy. No te dwie postacie na pewno znacie. Elizeusz, wielki prorok, prorok Boży z dwójnasobnym namaszczeniem. Pamiętacie, przyjeżdża Naaman, aby Elizeusz uzdrowił jego ciało. I Elizeusz tego dokonał. Kazał mu pójść do Jordanu, zanurzyć się 7 razy. I kiedy to się stało, Naaman został uzdrowiony. Z tego też wynika pewna lekcja. Nigdy nie wolno nam wytyczać sposobu działania Boga. Nie wolno nam dyktować Bogu: Boże, ja będę uzdrowiony tylko wtedy, kiedy pastor do mnie podejdzie, włoży swoje ręce i będzie wzywał imienia Pańskiego. Tak właśnie myślał Naaman. A Boga się nie da zamknąć w tabernakulum. Nie można Bogu dyktować, że tak i tylko tak, bo takie jest moje życzenie. Albo takie jest moje widzimisię. Tak myślał on nam. A Elizeusz nawet nie wyjrzał przez okno. Obraził w ten sposób wielkiego syryjskiego generała. I w związku z tym Naaman odjeżdżał już, ale to wiecie, bo uprosili go jego słudzy, poszedł, w końcu się zanurzył, zrobił coś, czego nikt nie robił, ale tak Bóg chciał. I Naaman został oczyszczony. A Giezy w chytrości swojej wykorzystał to
i zagarną złoto i srebro za to uzdrowienie. I pamiętacie, co dalej? Przychodzi Giezy do Elzeusza. Elzeusz się pyta, gdzie to Giezy bywał? No i gdzie nie bywał. Nigdzie nie był. Ej, Giezy, czy moje serce nie było z tobą kiedyś brał i te szaty, i to złoto? Czy moje serce nie było z tobą? I zaraz potem, pamiętacie, co powiedział Elzeusz? Trąd Naamana, niech spocznie na tobie. Cóż to było? Przekleństwo. I co się stało? W tym samym momencie całe ciało Giezego stało się białe jak śnieg. To było przekleństwo. To się stało. A dalej czytamy o tym samym proroku Elzeuszu i dzieciach z Jerycha. Podobno Elzeusz w podeszłych latach był, jeśli chodzi o owłosienie, takie jak ja, czyli łysy. A skoro był łysy, peruk nie było, a więc narażał się na pośmiewiska ludzi. Dzisiaj no nie, bo dzisiaj to jest modne. Kiedyś modne były włosy takie oto, a dzisiaj lisina jest modna, ale wtedy nie. No i szedł koło Jerycha, wybiegły dzieciaki z Jerycha i zaczęły za nie wołać. Hej ty łysy, hej ty łysy. Ja bym się tam nie denerwował, mam nadzieję. Musiałem mu bardzo dokuczyć, bo w pewnym momencie Elzeusz się odwrócił i przeklął ten dzieciaki. I w tym samym momencie wyszły niedźwiedzice z lasu i rozszarpały, jeśli dobrze pamiętam, około 40 dzieci. Drama dla matek, drama dla ojców. No ale przekleństwo ma swoją moc. Jeśli je wypowiadamy, to musimy się liczyć z tym oto faktem, że ono zacznie działać. I nam, jako wierzącym ludziom, nie wolno się nim posługiwać, bo będziemy współodpowiedzialni. Nasza postawa ma być postawą Jezusa, przebaczać, postawą Szczepana, przebaczać. Idąc dalej, wspomnę, że także i w Nowym Testamencie jest pewien przykład. Jednego dnia Jezus z uczniami wracał z Betanii i był głodny. I podszedł do drzewa figowego w nadziei, że znajdzie na nim choćby parę fig i się posili. 11 rozdział Ewangelii Marka o tym mówi. Ale na drzewie figowym oprócz liści nie było niczego. I wówczas to Jezus przeklął to drzewo. Jest napisane, że przeklął. Powiedział, niech już nigdy więcej nie pojawią się na tobie figi, owoce. I następnego dnia, kiedy znowu szli do Betanii, któryś z uczniów zwracał uwagę, Panie, popatrz, to drzewo uschło aż do korzeni. A więc ta moc wypowiadanych słów zadziałała. Drzewo uschło. Zamykając ten temat, bo go trzeba już zamknąć, powiem tak. My możemy przeklinać. Nas mogą przeklinać. Ale jest też przekleństwo, które, jakby to je nazwać, opowiada 4 Księga Mojżeszowa, że jeśli nie będziesz posłuszny głosowi Bożemu, to spotkają cię takie i takie i takie przekleństwa. Zwróćcie uwagę, to nie Bóg przeklina tych,
i mówi, spotka cię to, że będziesz ogonem, a nie głową. Spotka cię to, że będziesz siał, a nie będziesz zbierał. I tych przekleństw tam jest o co niemiara. Ale myłby się ten, kto by powiedział, że to z Bożej woli, że to są Boże przekleństwa. Nie. Tam jest wyraźnie napisane, jeśli nie będziesz słuchał głosu Bożego, to te przekleństwa same cię spotkają. A więc nie trzeba nawet przeklinać, a one spotykają ludzi jakby samoczynnie. Inaczej mówiąc, jeśli Bóg zdejmuje ochronę i osłonę z kogoś ze względu na to, że ten ktoś jest nieposłuszny głosowi Bożemu, no to zaraz się diabeł do jego skóry i jego życia dobiera. Nie trzeba tutaj jakiegoś Bożego działania. I kończy się ten fragment o przekleństwach czymś niezwykłym. Kończy się takim oto Bożym wezwaniem, którym i ja chciałbym dzisiaj także zakończyć moje wystąpienie. Popatrzcie, co radzi Bóg. Posłuchajcie, co radzi Bóg. Biorę zaś przeciwko wam na światło niebo i ziemię. Położyłem dziś przed sobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przez to życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. Bóg nie przeklina. To pozostawia do naszej decyzji. I jeśli wybierzemy dobro, to temu towarzyszy błogosławieństwo. I jeśli wybierzemy zło, grzech, bezprawe życie, to siłą rzeczy wychodzimy spod Bożego błogosławieństwa, a wchodzimy pod przekleństwo. Niech nas Pan błogosławi.